normalnej wicemistrz na duże. Ile? Ile? Ale chyba niżej niż normalnie. Da! W tych warunkach 137,5 metra. Jeszcze troszkę! Jest! 72,4! To dla niego poranny spacer. Punkt K przekroczony, ale to nie ma wątpliwości. Medalu 22 w historii zimowych igrzysk z Norwegii. Zobałeś całą karierę na to i do góry, i daleko, daleko. Niech będzie po prostu prowadzenie po pierwszej serii blisko. Chyba jest blisko, że medal będzie na pewno, ale jak cię? Ale medal jest, tylko czy jest złoto? Wellinger czeka. Ile było? O 36,5, jakby pół metra zabrakło, ale może nie zabraknie. To jest! Boże, jest! Jak on to zrobił? Proszę Państwa! Byłem przewodnim tych igrzysk olimpijskich w rywalizacji skoczków, czyli Robert Johansson, drugi brązowym liderami tych igrzysk olimpijskich. My na 17 miejscu. Zdobyć złoty medal, a teraz dwa medale to sportu, ale pierwszy w sportach zimowych. W telewizji wystąpił jako dzieciak i powiedział: chcę być w przeszłości mistrzem. I w ten sposób uczył się stawiania jasnego celu. Kiedy miał więcej lat, w 2011 roku wygrał pierwsze swoje zawody Pucharu Świata, pokonując m.in. Adama Małysza. To był już wtedy wyraźnie sygnał, że mamy wielkiego zawodnika, wielkiego następcę Adama. Później 2013 rok, Mistrzostwo Świata. Ten medal, ten swój trzeci, może najcenniejszy, bo...